Witajcie, wróżki, z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Harnoszer na okazji Kres Redux jako Federacja Naddunajska. O ostatnim odcinku, oprócz tego, że wysłaliśmy naszych ochotników, to w sumie zjednoczyliśmy się i no niestety widz chciał coś innego, ale jest taki problem, że Węgry trochę się pobuntowały i skończyło się na tym, że jednak tak nie jest, tak jak widz napisał w komentarzu. Trochę przepraszam, trochę z drugiej strony pierwszy raz gram tak na poważnie Austrią i nie wiedziałem, jak to dokładnie wygląda. W takim razie będziemy teraz pomagać Bułgarom, dlatego że mają taki dosyć mały problem, a my... Czekajcie, dajmy sobie jakiegoś gościa od tego. A my realnie możemy im bardzo pomóc w tej wojnie. Więc sobie powysyłamy nasze czołgi. Okej, wydaje mi się, że ten czołg to... oprócz tego, że on miał coś innego zrobić, ale... też tak może być. Okej. Tak, no wydaje mi się, że trzy dywizje pancerne to mogą być w miarę w porządku, żeby w miarę zadawać im obrażenia, tylko że realnie to bym sobie piechotę teraz jak myślałem, bym wziął tam, bo może to nie być wystarczające, ale to już mówi się szkoda. W takim razie my tutaj powoli robimy rzeczy. To co możemy zrobić, to blisko Moskwie, dlatego że ona może być naszym przeciwnikiem. Okay. Pytanie jest takie, bo wy możecie tutaj mieć samoloty. Możemy wysłać wam dwa skrzydła. Okej. Okay. Mogę odpiąć to. W głównej mierze chodzi mi, żebyśmy odpięli. I sobie połączę z powrotem. Coś jeszcze mamy? No mamy te dwa wolne, to tutaj myślę. Okej, więc w głównej mierze wysłaliśmy tutaj samoloty, żebyśmy mogli trochę napijać punktów. Widzę, że nasze czołgi w sumie stoją w miejscu, ale możemy tutaj nawet zrobić ładne okrążenie, jeżeli się to nam pozwolą. Okej, okay. Widzę, że nie pozwalają. Okej, okay. Tak, zauważyłem to. No, w głównej mierze to ja chcę atakować w tym samym miejscach, co oni atakują, dlatego że nie mam niestety dywizji piechoty, a one by naprawdę by nam pomogły. Okej, nie atakujecie już tego. O, atakujecie. To już nie atakujecie. Dobra, możecie się zdecydować. Teraz spróbujmy tutaj wejść. Okej. Widzę, że przebijamy się. A, jest tutaj dywizja rosyjska. To wiele tłumaczy. Okej. Widzę, że jak doszliśmy do tej wojny, to bardzo im pomagamy. Okej, nawet Rumunii tutaj pomagają. Okej, co tam możemy dać? Air Flexibility. Kolejne ulepszenia. To możemy zrobić. Okej. No, nasze czołgi to w miarę sobie radzą, tylko że jeszcze muszą być trochę polepszane, ponieważ to nie jest jeszcze taka siła, którą bym uznał za w miarę w porządku. Tutaj widzę, że no mają problemy z Grekami.
Osmanowie to w ogóle wypchnęli Graków, więc oni już w ogóle nie mają żadnego problemu z tym. Okej, może tutaj coś pójdzie. I podoba mi się, że ja zostałem po prostu na chwilę w tej miejscowości i one zostają po prostu pozostawione same sobie. Okej, bypass, dziękujemy za bypass. I teraz udało nam się tutaj przejść. Niech ta dywizja szybko wyjdzie. I może się nam uda przebić przez rzekę szybko. Okej, przebijamy się przez rzekę. A, już się przebiliśmy, dobra. Póki co na razie tutaj stójmy. A, się nie udało nam. Okej. Na razie spróbujmy wypchnąć to, żebyśmy przynajmniej na rzece stali. No i pojedziemy chyba tutaj, tylko czy... Okej, bałem się już, że pojedzie przez to. Okej, mamy fabryki, nice. Zawsze jest fajny. Dajmy na supporta. Samoloty to później wystawimy. No i oczywiście, że stawili front. No i wszystko, co zdobyliśmy właśnie, tracą. Okej, ale przynajmniej okrążymy część dywizji. Czy się nam uda? Czy się nam uda? To jest pytanie. Dobra, to wstęp już w przyszłości się nam przyda. Okej. No, mamy słabą organizację, więc realnie rzecz biorąc musimy dodać sobie piechotę, żeby zwiększyć ją. Jeżeli chodzi o was, to wy... A, znaczy, mamy za mało punktów. Okej, są w walce, ale musimy na chwilę ich wysłać tutaj. Dajcie sobie, żeby na samym początku dali sprzęt. Nie potrzebujemy, żeby sprzęt nam wysłali do tych dywizji. Dawajcie nam więcej sprzętu. Okej, co tutaj jest? Wydaje mi się, że desanty, ponieważ my tu w sumie desanty będziemy głównymi. Jeżeli już, jak już będziemy chcieli wykorzystać to robić. Okej, ulepszenia. Jak to wygląda tutaj? Możemy tobie dać w sumie medal. Bardzo chętnie bym tobie dał medal. Okej, dwie dywizje. Coś się psuło. Pójdźcie tutaj. No i już w sumie jesteśmy gotowi. Jedźcie. Okej. No, jest jakiś... Mamy ten błąd. Jak tutaj nasze dywizje wjeżdżają tutaj, żeby zaatakować tych. No i już jak daliśmy trochę piechoty, to już lepiej się tutaj stoimy. Okej, Niemcy są w wojnie. Dobra, spróbujmy tutaj trochę odbić. O, i może uda nam się wjechać do Belgradu, nie? Chociaż trochę śmiesznie to by było. Okej, nie, w Belgradzie oczywiście stoi jedna dywizja. Dobra, może się uda nam okrążyć tutaj. A nie, zostaliśmy okrążeni. Dywizja, broń się. Ej, broni się. Teraz tak objechać Belgrad dookoła. Okej, na razie niech się broni.
O nie, no serio. Dywizję pancerną. Ze wszystkich dywizji, oczywiście dywizja pancerna musiała paść. No, ulepszmy sobie trochę tego. To jest basic. W sumie jesteśmy na basicu, więc nie ma nic innego. Dobra, co już zacznijmy ulepszać. I też. A przynajmniej będziemy mogli wysłać tutaj trochę tego. Dobra, bo tutaj polećcie. A my jedną dywizję, dajcie jakąś taką, która no przynajmniej trochę czegoś to wyślijmy. Dobra, jak już tutaj nic nie możemy zrobić, to przynajmniej po prostu stójmy póki co. No, trochę smutek. Nam dywizja padła. A, przynajmniej Serbia padła. O, jeszcze Grecy padają. Się uda przynajmniej przepchnąć o to. Wtedy przynajmniej byśmy mieli okrążenie. Teraz trochę utrzymanie tego, póki oni nie wejdą. No, jesteśmy prawie już pod Belgradem. Co tutaj jest? Russian menace. German Empire against Arsa wishes to join the war. Okay, wiecie co, może... Może jakby tutaj trochę ogarnęli sobie te dywizje, to może byśmy mogli coś zrobić, ale... Te dywizje tutaj nam umierają w miarę, więc musimy się wycofać. Okej. Popróbujmy sobie tutaj atakować. Idziemy po linii kolei. A ty... Może uda ci się o tak przejść. Okej, dobra. Mamy swoją dywizję na tym. Dobra, idź do... Belgradu. Okej, widzę, że to nie pójdzie. No, trzymajcie tutaj kolej, bo naprawdę nam się by przydała. Okej. No, myślałem, że jakoś to okrążymy, ale widzę, że AI to tak kompletnie nic nie robi oraz jeszcze mnie wypchnęła. Boję się, że oni... Tak, oni totalnie zostawiają to. Okej. No, Serbowie to w ogóle... Nie wiem, co oni próbują osiągnąć. No teraz zostało im tylko miasto, więc... Możemy w sumie atakować to i... woli zbijać. No i oczywiście zaatakowali nas. No gdzie jest reszta... Gdzie jest reszta Bułgarów? Chciałem powiedzieć Serbów. Ma się los. Dobra, tyle chyba powinno być w miarę okej, ponieważ raczej się nam nie uda całego Mio zrobić. No i to mamy w sumie wszystko zrobione. Tutaj to chciałem wziąć. Tutaj chciałem ulepszyć dywizję. Okej, ta jedna arta może być. No i bym jeszcze sobie poprodukował trochę mantynirsów jako dywizje specjalne. Okej.
Już więcej punktów nie mamy. Dobra, więc tak z 5 dywizji na razie ich. Albo 6 będzie. Okay. Jak to wygląda z rosyjskim frontem? Wygląda w miarę ok, tylko pytanie jest, do którego frontu my dołączymy. Okej, okay. Jak to wygląda z wami? Wy to macie tutaj problem. Tutaj mamy się portret zepsuł. Okej. Okay. W głównej mierze dosłownie oni się ciągle bronią w tym mieście. I jak próbuję tutaj trochę podbić, to bułgarskie AI postanawia, że takie, że a nie, my zostawimy ten front, bo to jest kurde jedna prowincja. Więc to trochę denerwuje mnie. Okej. Okay. Więcej fabryk wojskowych. I co tutaj jeszcze? Możemy już trochę sprzęt ulepszyć, ponieważ się zbliża kolejna wojna. Że to ja po prostu tak zostawiam, żeby moje dywizje po prostu atakowały to. Jak sami widzicie, to jest po prostu, jak są w jednej prowincji, to możemy sobie ich w miarę przygwoździć. Ale co chwila tutaj atakują. No jest się za mało, żebyśmy takie okrążenie się nam udało. Garnąć. Szczerze powiem, po prostu ja bym to zostawił Bułgarom, ponieważ oni kompletnie, ale kompletnie nic nie robią tutaj. Okej. Okay. No dołączcie do tych. Wy możecie trochę poćwiczyć w sumie. A my... Możemy na razie zrobić to. Okej, widzę, że chciałem pójść dookoła, ale skończyło się na tym, że nie pójdę dookoła. I jeszcze ty pojedź. No. Nie jest źle. Najgorzej jest to, że nie mogę zbytnio im pomóc aż tak bardzo. No teraz Serbia tu totalnie się rozłożyła. No my to możemy po prostu teraz pojechać o tak. Wy coś możecie od tutaj wziąć? Możecie. Ja widzę, że nasze czołgi to... Nasze czołgi w górach to mogą mieć problemy. No, trochę ogarnęli się, widzę. A spróbuję może tutaj okrążyć ich. Nie, w sumie jest rzeka. Spróbujmy zaatakować to, co wcześniej chcieliśmy. No, oczywiście jakaś dywizja weszła. Mająca ogrom obrony. Jezu, ale mają dużą obronę. Dobra, co tam możemy porobić jeszcze? Możemy tutaj kontynuować rozwój. Samoloty. Nie mamy już lepszego? Nie, nie mamy jeszcze. Okej. Okay. Dobra, bo to jest coś takiego, że jest ta dywizja, ale naszym problemem jest wsparcie.
Okej, okay, okrążyliśmy ich. Okej, okay, naprawdę ich okrążyliśmy. I w sumie... gdybym chciał, to mógłbym tutaj wjechać. Ale mógłby być problem. Okej, okay, na razie zostańcie tutaj. Tak, wy tutaj zostańcie. Jak wygląda Serbia? No Serbia to tam... co chwila głupie rzeczy się dzieją. A tutaj potrzebujemy trochę większej armii. Okej. Okay. Dobra, niech teraz wszystkie nasze dywizje tutaj pójdą i wspomogą. Powinno mieć wystarczający wpływ, żebyśmy przepchnęli ich. Tutaj możemy zostawić. Okej. Okay. No i już w sumie jesteśmy blisko tutaj wykonania ich. Okej, okay, pokonaliśmy ich. A Serbowie to dosłownie wrócili do tej samej pozycji co wcześniej. Ciekawe, czy jakbym tak zrobił, to by się mi udało to podbić ich. Okej. Okay. Bo oni aż tak dużo dywizji nie mają, chyba że naprodukowali sobie później. Okej, okay, lepsze pociągi. Możemy też ulepszyć. Lepsze arta. A jak to wygląda? Wojna na wschodzie wygląda w miarę w porządku. Ja realnie to bym chciał po prostu przejść tak. Wiem, że zostaniemy okrążeni, jeżeli tylko o tym pomyślę. O, właśnie przyjechaliśmy po jakichś dywizjach. A gdzie jest reszta czołgu? A, oba czołgi atakują. I może o tak się uda? Na dwa sznurki? A, prawie się udało. Mało organizacji mam, ale jesteśmy tak blisko tego. A no nie, nie ma szans. O, dziękujemy czołgi bułgarskie, że się zainteresowaliście własnym frontem. O Jezus Maria! Fortyfikacje wyrosły. Okej. Okay. A nie, nie ma szans. Szczerze, chciałem tutaj dokończyć to, ale nie ma szans. Ponieważ tutaj kompletnie, ale to kompletnie są ubunkrowani w tym. Więc, no niestety, będziemy musieli zrezygnować z tej wojny na rzecz innej wojny. Na razie sobie patrzę, co musimy zrobić. Mamy dużo punktów. Więc... więc na razie sobie ogarniam, tak, co byśmy musieli jeszcze mieć. Dobra, realnie rzecz biorąc, to my mamy potężną gospodarkę, która jest w stanie tutaj teraz udźwignąć to wszystko. Też możemy sobie mieć lepsze samoloty.
Dlaczego to nie możemy mieć tego? No dlatego. No więc tak, tutaj sobie porobimy browser supporty. No i do jakiejś wojny dołączymy, no ale to w kolejnym odcinku, więc byłem i trochę. No to, cześć.